Na trasie Pleszew-Koźmin w niewielkim miasteczku Dobrzyca, którego początki sięgają roku 1327, znajduje się zespół pałacowo-parkowy z końca XVIII wieku. Ufundował go w miejscu wcześniejszej siedziby generał Augustyn Gorzeński, herbu Nałęcz. Wcześniejszy barokowy pałac został przebudowany w latach 1795-1799 w stylu klasycystycznym przez architekta Stanisława Zawadzkiego. Od południowego wschodu fasadę zdobi czterokolumnowy toskański portyk. W trójkątnym zwieńczeniu znajdują się herby Nałęcz Gorzeńskich i Drogosław Skórzewski. Związki Augustyna Gorzeńskiego z masonerią zaowocowały symboliką architektoniczną pałacu i parku, nawiązującą do tradycji wolnomularskich. Budynek na planie w kształcie litery L przypomina masońską węgielnicę, symbol prawa i obowiązku. Drzwi zdobi napis będący cytatem z Horacego: Illet rarum mihi preter omnes angulus ridet. Ów kącik na ziemi uśmiecha się do mnie ponad wszystkie inne. Pałac otoczony jest malowniczym 9-hektarowym parkiem w stylu angielskim, którego budowle powstały z inspiracji wolnomularstwem. To panteon, monopter, nieistniejące sztuczne ruiny, które miały służyć do ceremonii i zebrań masońskich. Jako założycieli ogrodu wymienia się dwie osoby: ogrodnika Gięcia bądź Langego, twórcy drezdeńskiego Grossegarten. Niedaleko bramy wjazdowej rośnie potężny platan kronolistny, jeden z największych w Europie. Obwód pnia wynosi ponad 10 metrów. Ten wspaniały pomnik przyrody posadził podobno w 1791 roku sam Augustyn Gorzeński dla uczczenia uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nieopodal brzegu małego stawu, w pobliżu sztucznej groty, umieszczono w drugiej połowie XIX wieku rzeźbę ogrodową, tak zwaną babę z kamienia lub babę Jagę. Zatoczka stawu dochodzi do sztucznej groty. Według legendy z groty długi korytarz podziemny prowadzi aż do zamku w Koźminie. Od chwili powołania muzeum w 1988 roku na terenie parku prowadzone są prace mające stopniowo przywrócić mu pierwotny wygląd. W obszernej wolierze hodowane są barwne pawie, bażanty oraz inne gatunki kolorowego ptactwa. Jest tu m.in. albinotyczna odmiana pawia. Nieistniejącą już oranżerię zrekonstruowano w latach 2010-2011. Znajduje się ona w południowo-wschodniej części parku, na terenie tzw. słodkiego ogródka. Oranżeria pełni funkcję sali koncertowo-konferencyjnej. W okresie letnim działa tu kawiarenka. Odbywają się również uroczystości komercyjne, wesela i przyjęcia komunijne. Ten niewielki wzgórek nazywany jest Ślimaczą Górką. Panteon, zbudowany na wzór panteonu rzymskiego, w czasach Gorzeńskiego pełni funkcję loży masońskiej. Budynek wyremontowano w 2002 roku. Kolejne pomniki przyrody to dwa jesiony wyniosłe o obwodach po 360 cm. W dawnym domku ogrodnika, zbudowanym z czerwonej cegły, znajdują się obecnie pomieszczenia administracji muzeum. Już współcześnie, ale na starych fundamentach, dobudowano niewielki hotelik pod akacją. Te dwie lipy szerokolistne, również pomniki przyrody, mają obwody po 380 cm.
W dawnej oficynie przykrytej dachem mansardowym mieści się biblioteka z działem historycznym. Niezwykle cennym okazem jest rozłożysty klon polny, paklon. Jest to najstarsze drzewo tego gatunku w Polsce. Tak zwany duży staw ze sztuczną wyspą dochodzi do zachodniej fasady pałacu. Na wyspie znajduje się zabytkowy budynek monopter z 1801 roku, zaprojektowany przez Stanisława Zawadzkiego. Na wyspę, na której znajduje się monopter, można przejść po kamiennym rzymskim mostku. Monopteros zbudowany na planie koła z rzędem kolumn pełnił w starożytności funkcję świątyni. Monopter w dobrzyckim zespole pałacowo-parkowym to klasycystyczny pawilon służący rozrywce. W architekturze ogrodowej określany jest mianem glorietty. W układzie kompozycyjnym ważną rolę odgrywała rzeczka Patoka i dwa stawy, duży i mały. Tym dwóm gęsiom wyraźnie nie spodobało się moje filmowanie i ruszyły do walki o teren. Spacer po parku kończymy romantycznym widokiem. Taki był zamiar projektanta parku. Romantyczność.